Cześć, jestem Karolina, zajmuję się makijażem i charakteryzacją i oczywiście body paintingiem, który jest tematem dzisiejszego odcinka. Co zrobić, aby go dobrze wykonać? Nie możemy zapominać o odpowiednim przygotowaniu ciała, czyli warto je spilingować i dokładnie umyć, odtłuścić, aby nie było właśnie pokryte tłustą warstwą, ponieważ nakładamy farby, które zazwyczaj są tłuste lub mokre na bazie wody. One mogą się rozpuścić na jakimś balsamie, czy nieodtłuszczonym po prostu kawałku naszego ciała. Kolejność również jest ważna. Należy pamiętać, aby unikać i zostawiać na koniec fragmenty ciała, które się zaginają, czyli łokcie, nadgarstki, gdzieś tutaj okolice szyi, to na sam koniec. No i utrwalenie. Możemy to zrobić cieniami, czy specjalnymi preparatami do utrwalania. To jest bardzo, bardzo ważne. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że te wskazówki były dla Was pomocne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania bądź jakieś problemy, to zapraszam Was serdecznie na mój profil.